Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj wracamy do naszej przygody z glutowym potworem o nazwie Gobtron, w którym będziemy testować, czy idziemy do czasów średniowiecznych, czy też to jest, mówię dalej, jakaś łopata, czy coś w tym stylu. Tak więc, bez dłuższego gadania, mamy zrobione upgrade, wchodzimy do kolejnego levelu. Tak, są to czasy średniowieczne, jednakże dobrze wyczułem, że jest tutaj, że to jest jakiś właśnie ten hełmik czy coś tego typu. Chociaż jeżeli dobrze mi się wydaje, ten level robi się o tyle trudniejszy, że mają chyba troszeczkę szersze pole do popisu, jeżeli się po prostu tutaj nie mylę, bo jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie szersze to wszystko i muszę chyba na większy, że tak powiem, teren uważać, z którego nadbiegają przeciwnicy, a raczej, kurczę, bym powiedział, bateryjki. Oni zamiast wyglądać właśnie jak coś, jak to nazywa, jak jakiś rycerz czy coś w tym stylu, to wyglądają jak właśnie bateryjki, tego, jak się nazywają, te najbardziej popularne, Duracellki, o! Takie wiecie, no od góry mają właśnie taki, ten czubek żółty, to jest właśnie ten, to jest chyba plus, jeżeli dobrze mi się wydaje, a z dołu mam ten płaski, czyli minus, ewentualnie na odwrót jest to z plusem minusem. Natomiast znowu te największe, ci najwięksi przeciwnicy, te masywne, znaczy oni tak nazywają, masywnych, tych heavych towarzyszy, wyglądają jak pudełka, nie wiem, z chińszczyzną. Tak mi się kojarzą, więc... No nie postarali się, nie postarali się zdecydowanie, żeby chociaż zrobić straszny wygląd tych przeciwników. No ale ja tam nie narzekam, tak? Ja nie narzekam, bo przynajmniej nie muszę się jakoś wtedy martwić, że ktoś groźnie tutaj podchodzi do nas, tym bardziej, że orzesz w cholerę. I ten jak tutaj w ogóle strzela jakimiś, jak się nazywa, trzema dzidami, no tego się troszeczkę przeraziłem, ponieważ to może być sporawy damage, tym bardziej patrząc po tym, że nasze HP tutaj no ładnie spadło w dół. Tym bardziej, że jesteśmy najlepszy, no, jesteśmy futrzastym potworem, tak? Z jakiejś pałki jednak potwory, znaczy przeciwnicy, którzy strzelają do nas ognistych strzał, nie podpalają naszego futra. Chyba musimy być dla nich zbyt tacy mokrzy, aby się w ogóle podpalić, ale no ja tam nie narzekam, ponieważ tylko możemy przez to ogarnąć sobie dłuższy żywot. Okej, tutaj mamy balonik, więc tego wypuszczamy i niech nam nas trochę broni, bo jest tutaj z nami no dość słabo, patrząc potem ile tych przeciwników tutaj nadchodzi i ile dostajemy damage'a, ale dałem radę to wszystko obronić i level jest za nami, przez co mamy 4674 dena. No tak, jeżeli to zrobię, to będzie a lifetime dłuższy. Myślałem, że mnie troszeczkę ten większa bańka, więc nie wiem, czy bym to chciał dawać, ale wydaje mi się, że zwiększy się po prostu życie i to tak dwa razy. I w sumie, jeżeli mnie stać na to, to zrobię sobie ten lifetime dłuższy bańki, będę po prostu jej części używał i będziemy po prostu bezpieczniejsi. O, przyszedł do nas kolega, który chciał nam znowu coś oznajmić. Usłyszcie nasze trąby, czy coś w tym stylu, tak bym to nazwał. Musimy zbudować strukturę, która ściągnie tą bestię. Jego gluty nie powinny być tak efektywne na nasz trebuszet, czyli trebusz, jest dobrze pamiętam, kiedyś my tego uczyliście, jak on na nas, tak? Więc zobaczymy, macie teraz niby coś mocniejszego na naszego naszego Gobtrona, nie Globtrona. Okej, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hitów musimy do niego przypierniczyć. No, czyli to nie jest zbytnio przyjemne, ponieważ jak jeszcze rozumiem, na przykład, nie wiem, 3-4 hity właśnie w tych rubasków, no to też jest znośne, ale jak mam tyle hitów zrobić, żeby jeden trebusz po prostu zlikwidować, no to jest to zbyt, powiedziałbym, wymagające. I teraz zobaczmy, teraz musimy zrobić szybko od niego oczywiście wybuchy z glutów. I kurczę, ile tutaj nadchodzi tych przeciwników. Nasza, jak to się nazywa, nasza bańka jeszcze się nie stworzyła, a my mamy tutaj nie lada problemy z nadchodzącymi
przeciwnikami. No możesz zrobić tą bańkę, okej, bańka niech pójdzie tutaj. Tu robimy bomby szybko, goddammit, tutaj możemy przegrywać. Jak tak patrzę, tutaj może być naprawdę ciężko, jeżeli się zaraz nie postaram, żeby to wszystko odpychać. Chyba, że ten level jest... Okej, huge wave. To jest dopiero huge wave. To, co było do tej pory, to nie było nic huge. Nie, co ty, cwaniak? Ty chciałeś, żeby to było huge'em? Nigdy w życiu. To dopiero jest ten poziom, kiedy powinieneś zacząć się martwić o swoje życie. Teraz jeszcze mamy samych heavy'ich, nic innego poza heavy'mi, tylko po to, żeby ci też łatwiej, jeszcze bardziej utrudnić, ale dałem radę z huge wave'em, nawet lepiej chyba niż w tym poprzednim podejściu. 5583 hajsiwa. Więc kupię sobie troszeczkę dłuższy lifetime bańki, dodatkowego booger kanona i lecimy do finałowego levela, jeżeli chodzi o levele ze średniowiecza, tak? Słuchajcie, ładujemy gluta i teraz tylko walimy w naszych przeciwników. Mam nadzieję tylko, że te trebuszety właśnie nie będą się pojawiały zbyt często, ponieważ nie chciałbym znowu na nie wszystkiego po prostu tać. Tutaj dawaj mi tego ultra sticky snota i nawalaj z nich po prostu jak najwięcej. Przyklejaj się do nich, ściągaj ich do naszego nosa, buduj, że jak powiem, większe glutki i cieszmy się z tego, co po prostu, mój drogi, potrafisz. Okej, tutaj bańki robimy, znaczy trzy gluty niech tam postrzelają, trzeba dwa, nie wiem w końcu ile wystrzeliłem. Jedna z fali chyba już jest zakończona, no bo jeszcze nie jest zakończona, zaraz będzie dopiero tutaj wszystko wyjaśnione. No dajcie mi wyjaśnić te wszelakie, tych wszelakich potworów, których tutaj wyjaśniamy, ponieważ chciałbym chociaż pójść do troszeczkę tutaj z progresem, tak? Okej, tutaj robimy szybko osłonkę z tej strony, żeby się tutaj oczywiście przed tymi wszystkimi strzałami obronić, chociaż nie wiem czemu puściłem sobie tę bańkę w tę stronę. Tutaj pięknie, pierwsza fala zakończona. Ten finałowy level na tym średniowiecznym okresie jest dość wymagający, ale spokojnie, mamy wystarczająco życia, mamy też wystarczająco skilla, więc na pewno się tutaj przed nimi obronimy. To jeszcze bańkę oczywiście sobie stworzyłem, tylko żeby więcej obronić i ucieszyć się naszym życiem i lecimy dalej. Pyk, pyk. O, mamy tutaj naszego glutka, dziękuję. Teraz tak, ten trebuszet trzeba szybko zestrzelić, ponieważ no nie można nas aż tak przetyrać. Bańka nam się skończyła, więc nie możemy się niczym już bronić. Możemy tylko szybko niszczyć naszych przeciwników. Okej, bańka tutaj wychodzi po raz kolejny. Zaczynamy od lewej strony, teraz dopiero lecimy na prawo i na środek. God damn it, ile tych przeciwników jeszcze tutaj się pojawi przed tym, jak zakończy, jak powiem, ta fala. Okej, Vital Boosta zdobyłem. Czy oni się zakończą kiedyś? Trzecia fala jeszcze, to nawet chyba nie finałowa cały czas. No jestem w szoku. Ile przygotowali na nas twórcy w tym finałowym średniowiecznym levelu. To co będzie następnym krainą? W ogóle co może być następną krainą? Co teraz jesteśmy na średniowieczu. To co potem będzie? Czy potem będziemy mieli jakąś kawalerię typu takich już prawdziwych szlachetnych rycerzy, typu, wiecie, bitwa pod Grunwaldem i tak dalej, wszelkich krzyżaków, czy coś w tym stylu, czy jeszcze troszeczkę w inną stronę pójdą twórcy gry, bo można tak powiedzieć, że spodziewać się, będą właśnie takie teraz rycerskie klimaty, bardziej takie rycerskie, tak powiem. Potem polecą pod jakieś wojska typu czołgi i tak dalej. A na końcu, w ostatniej krainie mogą być właśnie jakieś w ogóle potwory, raczej stwory z przyszłości, czy coś w tym stylu. Cholera wie. Cholera wie, zaraz się po prostu tego przekonamy. Oczywiście jak tylko nam się to uda wszystko od siebie odepnąć, bo na razie no nie jest zbyt kolorowo. Chociaż to chyba są ostatnie przeciwnicy tutaj, których musimy zniszczyć. Dokładnie, Gopton dalej jest cały i żywy i oczywiście szczęśliwy ze swoich glutów, które ma w nosie. Wow! Ja już teraz przechodzę na militarne potwory. To nie jest tak, że będzie z rycerzy, na jakiś lepszy rycerzy, czy coś w tym stylu. Tylko już w tym momencie będziemy walczyć właśnie z kimś takim bardziej uzbrojonym. Ciekawie. Naprawdę powiem wam, ciekawie.
Więc cóż, no co mogę zrobić w tym momencie? Ulepszmy sobie nasze kleistości w glucie, żeby były już na maksymalnym poziomie. Przy okazji też ulepszmy sobie ilość życia, ponieważ nam wystarczyło praktycznie idealnie, jeżeli chodzi o tą ilość DNA. I lecimy do levelów wojskowych, tak? Zobaczymy, co na nas tutaj czeka. Czy przyjdzie jakieś? Nie, nie przychodzi żadna kawaleria, która by chciała nas tutaj o czymś poinformować. Mają to po prostu w tyłku i od razu zaczynamy z walką z wielką militarią. Jestem ciekaw, czy tu są jakieś wojska takie bardziej uzbrojone, czy jednak nie mam się czym martwić, tak? Ogólnie bawi mnie fakt tego, że jak jeszcze te podstawowe wojska oczywiście się zmieniają, ponieważ no były te faraońskie, bo po prostu odczuć tak można, że coś się zmienia. To te heavie, a raczej średniawki i heavie w ogóle wyglądu nie zmieniają. One po prostu zmieniają swój kolor i oni myślą, że ja to będę uznał za, nie wiem, za armię. Dobra, to już można było uznać za armię, ponieważ no sam fakt tego, że gość nawala z jakiejś wybuchowej rakietnicy może być dość przerażający, bym powiedział, tak? Okej, teraz lewa strona szybko musi być zestrzelona. Teraz środeczek, teraz tutaj leżący, druga fala przed nami. Tak jest! Generale wypuszczają na nas najlepsze wojska, jakie mamy tylko, znaczy mają w swoim posiadaniu. Musimy jakoś na nich odpowiedzieć mocniejszą bronią, tylko problem jest z tym, że nasze wszelkie działa są już w naszym używaniu, więc... No, muszę tylko polegać na tym glucie, o Jezus Maria, no i na tym glucie, na tych glutach strzelających, tak, które powiedzmy też robią swoją robotę, chociaż no fakt tych militarnych przeciwników raczej nam nie pomaga, bo są one ultra mocne i ultra wytrzymałe. Bang, bang, tutaj strzelamy do naszych twardzieli, trzecia fala przed nami. No, dawaj, wychodzicie do nas, pokażcie, na co was stać. Ja was nie bejtuję w żaden sposób, że nie wiem, jestem jakiś od was lepszy czy coś w tym stylu. Jednakże, no nie macie, nie dacie nam rady. Zdecydowanie nie dacie nam rady. Oczywiście sobie robimy szybko bańkę, robimy sobie oczywiście po dwa kolejne strzały z drugiej dziurki. Teraz potrzebujemy sobie oczywiście wzmocnić nasze glutki, żeby nam było tutaj zdecydowanie łatwiej. Chociaż tym razem są wzmocnione te glutki z prawej dziurki. A, możemy im wtedy strzelać w ten sposób. God damn it, no to wtedy jest zarąbisty, ja tego nie zauważyłem w ogóle do tej pory. Myślałem, że jeżeli zbieram te gluty właśnie z przelatującego ptaka, to ja tylko i wyłącznie mogę walić tym glutem po lewej stronie. A jak widać, glut z prawej strony też się z nami świeci i też ma, że jak powiem, swoje lepsze momenty. No to trzeba będzie o tym pamiętać, trzeba będzie zdecydowanie o tym pamiętać. Tutaj szybko strzelamy kolejne razy w czołg. Glutki tutaj są niszczone i teraz final wave. Więc wypuszczamy gumę z naszego z naszej buzi. Tutaj w czołg szybko likwidujemy. Teraz tak, tego heavy'ego trzeba zestrzelić, bo no, trzeba się go pozbyć. Pyk, pyk, tutaj kolejne dwa strzały z gluta, no jest tutaj sporo tych wojsk. Sporo tych żołnierzy chce do nas wyjść, chce nam pokazać, gdzie raki zimują. Jednakże no, my się tutaj na pewno nie damy i odpiamy final wave'a w 100%. You win! 8375, więc sobie ulepszamy po prostu nasze gluty razy 2. Wychodzimy do kolejnego wojskowego levelu i zobaczymy, co na nas czeka. Tutaj jest, mamy w końcu jakąś informację. Mayday! Ten syn broni Son of a Gun. Takie wiecie, żeby nie powiedzieć, że jakiś Son of a Horde czy coś w tym stylu. Osłabia nasze wojska. Musimy zbudować jakiś medic, znaczy medyczne te budyneczki, które będą zwiększały ilość naszych żołnierzy. Czyli co, teraz będą wychodzić po prostu rzeczy, które w trakcie walki będą was jeszcze leczyć. Czy wypuszczać was będą, nie, one ich leczą. One ich po prostu leczą, czyli naszym priorytetem będzie najpierw niszczyć te domki, dopiero potem rzucać się na wszelakie wojska. Się zapamięta, nie ma co się jakoś ultra przejmować. Nawet nie wiem, czy teraz te gluty nie biją wystarczająco wielkim damage'em, aby używać ich częściej niż jak to się nazywa,
niż lewego gluta. Mi to nawet w sumie pasuje, mi to jest nawet na rękę, ale no, lewy glut musi być naszym głównym przyjacielem, ponieważ z nim zaczęliśmy przygodę, więc z nim musimy to wszystko po prostu zakończyć. Okej, druga fala, więc proszę mu wypuścić tutaj bańkę, który to będzie glut. To jest glut lewy, znaczy tu prawy, więc oczywiście z niego nachrzaniamy jak najszybciej, żeby to wszystko tutaj było wyczyszczone. Dawaj, gierko, co my będziemy się tutaj ograniczać z tym strzelaniem? Pyk, 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 pyk. Skończyło się teraz, więc znowu wracamy do lewego glutka i pokazujemy, jak łatwo można ich wciągnąć jedną dziurką bez żadnego większego wysiłku. Tutaj puszczamy bańkę w tym momencie, którą przedstawimy troszeczkę bardziej w prawo. Walimy do naszych przeciwników. Bang! O nie, jest czołg. Więc szybko go trzeba tutaj zestrzelić. Oczywiście zestrzelony z gluta nawet nie miał, że tak powiem, chwili na to, żeby odetchnąć, czy nie wiem, postanowić się jakoś wycofać. Po prostu został szybko wyeliminowany i nie miał nic do mówienia. Okej, to mamy leczenie, więc sobie je zaraz weźmiemy. Wzięliśmy je, teraz szybko oczywiście małych gnojków zbieramy i liczymy na to, że zaraz się zakończy fala. O Jezus, to dopiero druga fala. Ja myślałem, że to będzie trzecia czy final wave. A tu jeszcze tyle, że jak powiem, emocji. Przynajmniej tutaj pyk, 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 czołg niszczymy szybko. Puszczamy naszą bańkę, która będzie nas tutaj pięknie bronić. Puszczamy kolejne gluty, żeby zniszczyć lekarski budyneczek. Teraz trzy glutki, aby zniszczyć czołg. I chciałbym dostać w końcu tego kolejnego boosta. O właśnie, to jest bańka, więc jakoś mnie to nie pociesza, ponieważ wolałbym zdobyć coś, co było o wiele fajniejsze, czyli właśnie strzelanie z glutów o wielkiej prędkości. Pyk, wszystkich zebraliśmy, powinna się fala skończyć, a jednak nie. Jednak nie, myślałem, że tu już fala się kończy, ponieważ no, na to by to się zapowiadało, ale wciąż te typy z tyłu się tutaj jakoś utrzymują i chcą tylko nam uprzykrzać życie. Czołgu nie zniszczyłem. No to powiedzmy niespodzianka, tak? Że nie zniszczyłem go na całe combo, więc widać, jest troszeczkę trudniej, ale final wave nadchodzi. Jestem ciekaw, czy jeszcze będzie kiedyś ten wave złożony z samych heavy'ch, bo to było dość ciekawe przeżycie. W tym momencie było ich dość mało, więc nie musiałem się zbytnio nie narzekałem zbytnio z tego powodu, że musiałem to długo niszczyć. Dawajcie, młodzieńczy, no kurde, wywalać mi z tą leczącą budową. Teraz zrobię sobie tutaj bańkę na prawą stronę. Ile mamy życia? Sporawo, to nawet się nie przejmuję tym, że mamy jakieś szanse przegrać. I oczywiście Gobtron sobie tutaj ładnie, pięknie zwycięża. I powiem wam tak. Mamy tutaj Sonic Burpa. Czyli specjalną umiejętność blokowaną, którą dopiero zauważyłem, która będzie wszystkich odpychać, tak przynajmniej to wygląda, pod naszym Gobtronem. Oczywiście zwiększyłem sobie na trzeci poziom, więc będzie robiło to jeszcze więcej niż miało robić początkowo. Jednakże to będziemy testować jutro w finałowym odcinku, w którym dokończymy sobie nasze tereny militarne oraz zgaduję, że jakiś przeciwników kosmicznych. Jeżeli będzie trwało to 30 lub 40 minut, trudno, tak sobie po prostu podzieliłem, więc no ja się na tym żegnam, idę szybko spinać poślady, aby się ogarnąć i lecę do nagrywania. Jeżeli podobała mi się dalej gierka, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie mi dalej kibicować w przygodzie, zostawcie subskrypcję, ja się tam żegnam, siemanko, peace, yo! La 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 la